Siemano, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Don't Starve. Ja jestem MRM, no i mamy przed sobą 16 dzień. Może troszkę dni jest więcej, jak w poprzednim odcinku, jest to spowodowane tym. Zaraz sami zobaczycie, jak nadejdzie nasz piękny dzień. I w dzisiejszym odcinku musimy, powiem tak, musimy zrobić wielki wypad, pokupę od naszych kolegów bizonów, bawołów, przepraszam, jeśli mam tej, mówię źle, bo spotkałem się z kilkoma nazwami dla tych potworków. Ja ich nazywam bizonami, nie wiem dlaczego tak się przyjęło, więc tak się nazywam. I tak, co mogę powiedzieć? Jeżeli można zauważyć, tutaj nasze bizony mieszkają. Musimy się znowu tam udać. I tak, co my tu mamy? Znalazłem tutaj klejącą pajęczynę oraz zobaczycie zaraz, co jeszcze tutaj zrobiłem wokół naszego domku. Przy tym będę chciał jeszcze zebrać kilka rzeczy potrzebnych dla nas. Na pewno tutaj będę to chciał jeszcze ogrodzić. To mamy road to. O, właśnie to, co jeszcze tutaj to zrobimy, dobra. Co nam się nie przyda? Na pewno nam to się nie przyda. Tutaj jedną szyszkę. Węgiel wezmę, aby ognisko trochę podpalać. To się przyda. Kilof, to się mi nie przyda. Musimy iść tak. Co jeszcze będę chciał wspomnieć? Ja ogólnie bardzo wspieram don'tstarvewiki.pl, dlatego że ogólnie uważam, że takie to się przyda dla nas. Więc jeżeli ciekawi cię ta gra, a nie masz gdzieś od niej wziąć informacji, to ja serdecznie cię zapraszam na wiki. Ogólnie ja tam czasami też własne daję elementy, typu jakieś informacje o różnych rzeczach, więc spotkacie się też również z moimi informacjami, więc fajnie będzie. Dobra, więc tak, tutaj widzimy, mamy kolejny atak na grobków. I co chcę wam powiedzieć? Zobaczcie, że można nas mieć taki wielki świat, czyli ten świat jest nieskończony. I tak, co musimy zrobić? Udamy się tutaj, ale przedtem musimy sporą ilość jedzenia zdobyć, tylko się boję, że tutaj mogę zagłodować, więc wiecie. Tutaj mamy już małą też hodowlę trawy. I dobra, gramy ponownie. Tadam! Jak wam to się podoba? Tutaj mamy nasz taki malutki murek. No nie jest on taki jeszcze wielki, ale po prostu już dosyć sporą część mojej osady zajmuje. Ogólnie moja osada już bardzo ładnie wygląda. Nam się tam jej żywność zepsuła, czyli nie wiem, co to było. Może to było jakieś mięso potwora, nie wiem, co to było, przepraszam. Tu mamy krzaczek jeden. Pick of Rod. Dobra, zasiejemy może ten krzaczek. Niech sobie rośnie. I idziemy, wyprawa po jedzenie. Tak, tutaj mamy pajęczynę, czyli to, co właśnie trzymam w ekwipunku. To mi się przyda potem. Teraz musimy zdobyć sporą ilość jedzenia na naszą wyprawę. Przy okazji chcę jeszcze sprawdzić, co jest tutaj, bo tam malutki skrawek naszej mapy nie odkryliśmy. A ciekawość człowieka zżera, więc czemu nie pójść tam? Tak samo będę musiał naprawdę sporą ilość jedzenia pozdobywać. Trochę martwię o po prostu sposób jedzenia, bo niestety farmy nie są takie bardzo wydajne, a ja się robię pomału głodny. Również królików nie chcę zabijać, bo słyszałem, że przyjdzie do nas taki wielki krab. Oczywiście on wygląda jak krab, to nie jest krab. Dobra, niepotrzebnie zjadłem nasionko. I chodzi o to, że ja po prostu, nawet króliki mało dają i szukam jakiegoś sposobu na zdobycie dużej ilości jedzenia. Jeżeli macie jakieś sposoby, to bardzo was będę prosić, abyście coś napisali w komentarzu, czy macie jakiś bardzo efektywny sposób na zdobywanie pożywienia. Co wiem, to dosyć efektywnym sposobem są garnki, ale niestety na garnek jeszcze trochę brakuje pożywienia. Ogólnie surowców. To jest moja mini faremka, która składa się z sześciu takich plantacji. My się może udamy, no właśnie, bo trochę nasionek można pozdobywać, a najwięcej tych rzeczy jest tutaj, ogólnie tak. Dobra, a może się udamy na następną wyspę.
Nie ma co, to jest nasza kochana dróżka, którą ja zrobiłem własnymi rękami. Ogólnie mówiąc, fajnie wygląda. Trochę wyjdę spoza jej otoczenia, a wam dalej pokażę, co ja tu mam. I udamy się ponownie do bizonów. Mamy bizonowy hełmik, czyli bizony nas nie będą atakować. To jest super. Ogólnie polecam zrobić to w pierwszej kolejności, dlatego, ponieważ ogólnie to się bardzo przydaje. Nie będą nas atakować bizony, a tutaj mamy niestety duże kokony i również pajęczyny od nowej aktualizacji, które naprawdę nas spowalniają ponad 50%. Mamy tutaj 5 kokonów, czyli kolejną rzecz, którą naprawdę nie lubię. Już wiecie dlaczego. W poprzednim sezonie po prostu zginąłem. Tu mamy nasze kochane bizony. Ja sobie dajmy siekierę i zobaczmy, czy nasze statko powiększyło się i powiedzcie mi dzień dobry bizonie. O, jakie ładne, jakie ładne, jakie ładne. Super. No właśnie, od nowej aktualizacji, proszę bardzo, są małe bizony. I to jest właśnie totalny ewenement, taka nowa rzecz w tej grze. Super to wygląda, ogólnie bardzo, bardzo, bardzo mi się to podoba. Te bizony malutkie nas uciekają przed nami i za każdym razem, gdy jest okres godowy, te bizony dorastają. Tak to mogę powiedzieć. Tutaj mamy kolejne roślinki, więc ja je zaraz szybciutko, szybciutko, szybciutko wezmę, bo to jest nasze pożywienie. Tak samo tutaj mamy już chyba koniec wyspy, tak? I trochę się udamy tutaj, zaraz wrócimy do naszych bizonów. Mamy 4 kupy. Ogólnie mówiąc, jest z nami bardzo cienko, jeżeli chodzi o nas o jedzenie. Już możemy zrobić kolejną faremkę, a tu nam drzewo wyschło. Duchy, duchy to są, ja wam to mówię. Pozbierajmy nam trochę kupy, tam pozbierajmy, bo nam to gwarantuje to i przyspiesza nam rozwój przeróżnych faremek. Tutaj królika nie zabijemy, bo to jest żyjątko. Ja ogólnie nie chcę w tej grze zabijać zwierząt, ponieważ, jak wcześniej wam opowiadałem, pojawia się taki wielki, trudny, niewielki może, ale bardzo trudny potwór. Nazywa się Krampus i on powoduje to, że po pierwsze zabija nas 2 hitami, a po drugie po prostu jest silny. Tak to mogę wytłumaczyć. Jest po prostu silny. Ja nie chcę nic z nim wspólnego. Może zetnijmy jedno drzewo. Dobra, zrobimy ogień. Tutaj, obok. I zetnijmy to jedno drzewo, bo on jest drzewem dosyć cienko. No dobra, troszkę drzewa będzie, jedna szyszka. Dajmy może szyszki do ognia, bo nie mam za bardzo rzeczy, które mogę do ognia wstawiać, więc od razu idę na dana marchewka, mieć przynajmniej pełne. No to dobra, mamy troszkę już rzeczy, które z chęcią spożyjemy. Dobra, 135. Mamy też nasionka, które się ugotuje. No i co, ja się cieszę. Drugi sezon nam idzie bardzo fajnie. Bynajmniej dla mnie. Nie wiem, czy dla was, ale raczej tak. Cieszę się z tego. I tak, mamy 8 minutę. I co my możemy tutaj zrobić? Co będę chciał ogólnie zrobić? Chcę zwiedzić tą wysepkę najlepiej w 100% i myślę, że w następnym odcinku, albo już na kolejnym, przyjdę tutaj z pochodnią i wezmę to wszystko, wyplemię stąd. Tylko się martwię o to, bo jeżeli pająki zobaczą, że podpalam ich kokony, to mogą się na mnie rzucić, więc to jest utrudnienie do tej gry. Ale co się będę martwić. Poza tym, by się przydał nam kilof, niestety trochę trzeba sadzonek pozbierać. Saplingów. Podniesiemy to nasionko. O, i teraz będziemy słyszeć takie przyjemne chrapanie. I tak, ile nam daje nasionko? Nasionko nam daje minimalną ilość pożywienia, więc to nam nie przyjdzie na długi okres. Teraz noc, jak wiem, trwa 2 minuty. I tak, co ja będę się stworzyć w najbliższym okresie? Na pewno Alchemy Engine, ale to wymaga naprawdę sporo ilości złota, którego nie posiadam na obecną chwilę.
A to nam da możliwość robienia, również jeżeli znajdziemy kamienną wyspę, to bardzo bym się cieszył, ponieważ, jak wam mówiłem, nasza osada wygląda z tej perspektywy, no przyznam, że super, super wygląda, to wygląda naprawdę na mapie tej, to fajnie to ta droga wygląda. Jak tu jeszcze damy drewno w tym miejscu i w tym miejscu, bo tu będzie faremka, albo tutaj też damy, tu będzie miejsce na faremkę, potem tutaj wokół jeszcze drzewa dam. A jak tutaj będziemy po prostu mieli drewno, to będzie to się fajnie odzwierciedlać na tym ponurym świecie, bo co wam powiem, niestety ten świat ma swój jeden wielki minus. Poza tym, że ma dalej od siebie wszystkie wyspy, czyli jeżeli przypuśćmy tutaj pójdę, może to być bagno, potem pójdę dalej, tutaj może być znowu taka wyspa, potem dalej może być kamienna, czyli naprawdę będę, jeżeli ja będę, przypuśćmy tu miał wyspę, to po kamień będę musiał iść tak. Więc wiecie, to od kilka dni może minąć. Zobaczmy dalej tak. Tutaj mamy fajne rzeczy. Fire Dart oraz to nie wiem co to jest ogólnie. O, też co wiem, dużo daje miodek, nam daje sporo rzeczy, czyli myślę, że w następnym odcinku również musimy trochę pszczoły poniszczyć, pozabijać pszczółki, chyba że je połapać, ale nie, to musimy je złapać. I zrobimy beebox, który również odkryjemy. Więc wiecie, to będzie fajne. To tak samo jest jeszcze zakładka magii, ale my jej nie, można tylko przy fabryce. Nie przy fabryce, tylko przy tej takiej czymś, czego nie posiadamy na obecną chwilę przy sobie. Tu mamy widły, które teraz spełniają rolę wykopywacza różnych rzeczy. Ciekawa rzecz. I tak, gdzie my się udamy? Udamy się może w to miejsce, może tutaj znajdziemy fajnego. A fajnego, musimy iść drogą jedzenia, czyli musimy jak największą ilość pożywienia zdobywać, bo pożywienie jest naszym głównym atutem w tej grze. Już się zaraz będzie dzień, więc nie opłaca się. I co powiem tak, mamy jeszcze trawy na dwa ogniska, czyli wystarczy nam na pewno tą podróż, bo potem wrócimy do naszego domku i będziemy sobie smacznie łazić po tej wielkiej krainie, której powiem tak, jest bardzo mało jedzenia. Ogólnie mówiąc tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, powyżej 10 krzaczków, które rosną co kilka dni. Ale tak, mam farmę, która jest wolna. Pewnie będę musiał też się wyposażyć w przyszłą aktualizację faremki, która jest to Speedy Farm. Potem jest. O, to też się bardzo nam przyda. Też będę chciał stworzyć. Bo to no, niestety ta faremka jest bardzo wolna, a ta pewnie będzie troszkę szybsza. I mamy kolejny dzionek. Weźmy sobie jeszcze kupę. Przynajmniej kilka. O, te bizony rosną codziennie. Fajnie, fajnie. Fajnie, tutaj mamy kolejną. To niestety martwią mnie te dźwięki. Bo to są psy. Może jak będę blisko bizonów, to bizony mnie w pewien stopień trochę pomogą. O, to jest nasze stare ognisko. Fajnie to wygląda. Ja się wyposażę od razu we włócznie, bo co mnie martwi, to są psy. Ponownie nas atakują psy. Właśnie robiłem niedawno artykuł o psach. O co to było? Robiłem artykuł o psach i trochę poczytam też na innym forum, nie tylko na tym, bo postanowiłem więcej informacji się dowiedzieć. To te psy mogą się pojawiać w dużej ilości. Jeżeli jest 20 dzień, to mogą się pojawić do 4 psów nawet. Dodatkowo jest jeszcze spora szansa. Nie, nie jest taka strasznie spora. 10% szansy jest na to, że może się pojawić nam potwór, który atakuje ogniem. Jest ogólnie słabszy. O, mamy już naszego pieska. No, chodźcie, chodźcie, wy. Aha, mamy ząbek, pają. Mamy psi ząbek i jest koniec bitwy. O, ile kupy wymienione robiliście. Dobra, koniec gry. Dla tych potworów, które chciały mnie zabić. Haha, i mamy znowu kupę. Mamy sporo kupy, mam 14 kupy. Dają nam jednak te potwory. Dlaczego potwory? Mówię bizony, nasze kochane stworki, które nas lubią, kochają. Mamy znowu pająki, nie. Dlaczego też trochę się boję pająków, bo może jak ktoś jeszcze nie wie, to
Po około 40-50 dniu naszej rozgrywki kokony zamieniają się w pajęczą królową, a zwłaszcza chce się po prostu tego pozbyć w naszej najbliższej okolicy, bo ogólnie to jest bardzo niebezpieczna okolica nasza. To jest, stwórzmy kilof. Mamy kamień. No kopaj. Kopaj, kobieto. No, stworzyłem kilof. A, dobra. Dobra. Mamy nasz kilofek. I tak, mamy znowu dużą ilość kamienia. Mamy cztery kawałki kamienia. I mamy tam dalej kamień, widzę. No, obracaj się kamero, tak jak miałaś być kamero. I tak, tutaj mamy kolejny dzień. To jest kamień? To nie jest kamień chyba. A nie, to jest kamień, ale tam są groby, a ja przy grobach też nie chcę spać. Bo to jest niestety świat pełen niebezpieczeństw. Więc zaraz wydobędziemy kamień i znowu wrócimy do bizonów. Ewentualnie już pomału do naszej bazy, nie wiem czy mam blisko. Mamy dosyć daleko jeszcze. Dobra. Każdy kawałek się liczy i wracamy do naszej bazy. Już stałej. To był taki malutki wypad. Może jeszcze weźmy sobie saplinga. Tak, to jest. Mamy już 16 minut, czyli mówiąc szczerze, jak przyjdziemy znowu do bazy, będę robić takie wyprawy, a to dlatego, ponieważ chcę trochę po prostu. Są to wyprawy polegające na tym, wyłażę, zbieram sobie surowce i wracam. Dobra, mamy tak. Musimy zrobić dwa cudstone'y i zobaczymy, czy coś nam to da. Czy możemy stworzyć Alchemy Engine? Akurat mamy połowę za mało. To niestety nie da się. Nie da się niestety. Ale mamy dużą ilość kupy, czyli będziemy mogli sobie wykopać te wszystkie borówki. I tak, nasza łopatka, łopatkę, proszę o łopatkę. Oj, nie mamy łopaty. Oj, nie zrobimy jej. Dobra, trzeba trochę kijków nazbierać. Kiedyś w drugim, po pierwszym sezonie, przepraszam. Miałem łopat i ogólnie patyków miałem od strasznej ilości miałem patyki. Dobra, ty już zbieramy. Nie wiem, czy też zdążymy, wiecie co, ja aż tutaj wezmę, zbiorę to. O ja. Coś jest problem. Problem. Dobra, zjemy. A, ja to właśnie chcę zebrać, dobra. Nie przyda nam się teraz pająk. Nie pająk, tylko. No, wiecie o co chodzi. Znaczy, mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, bo ja po prostu się. Ja się po prostu gapię, po prostu się gapię i na coś co nie. O, mam jedzonko rosło. Po prostu mówię o czymś, co nie jest akurat na temat, ale mamy węgiel, dobra, węgiel. Węglem rozpalimy trochę nasz ogień. Tu mamy dwie roślinki, które zasiejemy może w tym miejscu, nie ma co. Zasiejemy je tutaj obok. No, siej się. Siej się, druga roślinko kochana. Siej się. No, zła roślina. Dobra. Trzeba jeszcze je nawozić. Pyk. Pyk. I tu mam marchewkę. Jest. I brak nasionek. Szkoda. Dobra. Co możemy usmażyć? Możemy usmażyć sobie kolejną naszą porcję naszych rzeczy, które możemy spożyć z chęcią. Jeszcze co możemy spalić trochę w ogniu? Dobra, spalimy trochę szyszek, nie ma co. Resztę potem można zasiać z chęcią też, więc wiecie. Odcinek trwa już ponad prawie 20 minut, więc myślę, że już zakończę odcinek i ponownie się spotkamy, gdy będzie już jasno. I tak, zobaczmy, co jeszcze potrzebujemy do Alchemy Engine. No niestety i tak będziemy potrzebować kamienny biom. Ale ja myślę, że w następnym odcinku zobaczymy się wtedy, gdy już tutaj będzie sporo, naprawdę sporo tych wszystkich rzeczy, które ja tutaj zbiorę i wszystkie nawoże i będziemy mieli, myślę, że już spory dostęp do jedzenia. Tutaj teraz muszę pochodnie weźmiemy, choć pochodnia, bo będę chciał zebrać trochę rzeczy. Mam na myśli tych rzeczy akurat.
więc myślę, że to się przyda. I odłożymy naszą pochodnię, bo pochodnie nam się nie przyda. Mamy kurydzę, która jest niestety najmniej efektywnym ze wszystkich chyba z pokarmów, bo daje zaledwie 10. Nie, to nie jest takie bardzo mało efektywne, ale jest tak mało efektywne, więc nie chcę tego używać. Mamy kupę i możemy stworzyć, ile mamy kupy. Mamy kupy 12, czyli lepiej chyba wezmę, zbiorę te rzeczy, a nie będę farmy robił, bo farmy, jak widzicie, są bardzo, bardzo wolne i mało efektywne. Po tej kukurydzy można wywnioskować. Więc to już byłby koniec kolejnego odcinka do Donstev, chyba piąty. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia w 20 chyba dniu już, czyli znaczy, że szybciej będziemy jak w poprzedniej serii. A to pa, pa.